To witam Państwa na konferencji prasowej dotyczącej przedstawienia nowego wiceprezesa zarządu WIS-u Kraków S.A. Najpierw przedstawię siedzących tutaj obok mnie gości. Pani Marzena Serapata, prezes zarządu WIS-u Kraków S.A. Szymon Michlowicz, wiceprezes zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków oraz nowy wiceprezes zarządu WIS-u Kraków S.A. Na początku oddam głos panu Szymonowi Michlowiczowi. Witam Państwa serdecznie. Ja występuję w imieniu właściciela, czyli Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków i chciałem oficjalnie poinformować, że na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli w tym wypadku zarządu TS Wisła Kraków, czy Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, które odbyło się we wtorek 14 sierpnia, pan Daniel Gołda został oficjalnie powołany do zarządu Wisły Kraków S.A. na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Od tego momentu zarząd spółki będzie dwuosobowy, czyli prezesem pozostaje pani prezes Marzena Serapata i pan wiceprezes Daniel Gołda. Jeśli chodzi o to, skąd w ogóle pomysł akurat na pana Daniela Gołdę, to powiem szczerze tak, no pan Daniel związany z naszym klubem jest od wielu, wielu lat. Tutaj może mnie poprawić, jeśli się mylę, ale z informacji zasięgniętych od pana prezesa Ludwika Mięty Mikołajewicza dowiedzieliśmy się nawet, że w wieku 14 lat po raz pierwszy pojawił się jako fotograf podczas meczu piłkarskiego. Dostał akredytację właśnie dzięki wsparciu prezesa Ludwika Mięty. No i od tego czasu tak naprawdę jego losy związane są z klubem naszym w całości jako Wisła Kraków. Na początku Daniel robił zdjęcia, współpracował z różnymi portalami. Od studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął swoją przygodę bardziej merytorycznie, jeśli chodzi o dział sportowy czy biuro prasowe. W ostatnim czasie właśnie był dyrektorem wykonawczym w naszym klubie. No i tak naprawdę oprócz tego jeszcze pełni swoje role zarówno w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, jak i w PZPN-ie, czy nawet w Europejskim Stowarzyszeniu Klubów, gdzie w Komisji Dialogu Społecznego bierze udział. Stąd też właśnie stwierdziliśmy, że będzie bardzo dobrym kandydatem na wiceprezesa zarządu. Zna klub od wewnątrz, można powiedzieć, od wielu lat, wie jakie problemy tutaj, z jakimi problemami boryka się nasz klub, no i liczymy na to, że sprosta powierzonym zadaniom i życzymy mu wszystkiego dobrego i liczymy na niego bardzo mocno. Dziękuję. Pani prezes? Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Niewiele pozostało dodać po tym, co powiedział pan prezes Michlowicz. Więc tylko dodam, że ja ze swojej strony bardzo się cieszę z tej nominacji, z tego powołania. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Daniel Gołda był najbliżej zarządu przez ostatnie dwa lata. Był osobą, która współuczestniczyła we wszystkich strategicznych momentach klubu. Był osobą, która z mocy udzielonego mu pełnomocnictwa zastępowała bądź jednego, bądź drugiego członka zarządu w przypadku nieobecności. Dlatego też dla mnie objęcie przez niego tej funkcji jest taką naturalną konsekwencją i cieszę się bardzo, ponieważ zdecydowanie unikniemy momentu wprowadzania, momentu zapoznawania się z klubem, momentu zapoznawania się z aktualną sytuacją Wisły Kraków. Cieszę się również, ponieważ odkąd się poznaliśmy, bardzo się lubimy, więc na pewno dzięki temu również ta współpraca będzie bardzo dobra. Dziękuję. Panie wiceprezesie, oddaję głos. Dziękuję. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję, pani prezes. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zaufanie, jakim zostałem obdarzony przez zarząd Towarzystwa Sportowego, który wybrał mnie na to stanowisko. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Pragnę też podziękować mojej rodzinie, w szczególności żonie, która obdarza mnie ogromnym wsparciem. Mam nadzieję, że
że nie zaprzestanie, jak mnie będzie rzadziej widywać w domu. Bardzo się cieszę, że moja praca w klubie, zaangażowanie w sprawy Wisły Kraków zostało zauważone, zostało docenione. Ja tak odbieram tą propozycję wstąpienia do zarządu i cieszę się, że wynik mojej pracy jest taki, że dzisiaj możemy się z Państwem tutaj widzieć na tej konferencji prasowej. Jest to oczywiście ogromne wyzwanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Mam nadzieję sprostać temu zadaniu i zrobię wszystko, żeby tak było. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że jestem osobą z wewnątrz klubu. Tutaj te słowa moich przedmówców zdecydowanie to potwierdzają. W mojej opinii jest to zdecydowany plus o tyle, że wiem, jak pracują poszczególne działy klubu, wiem, co jest do zmiany, wiem, nad czym należy się pochylić w pierwszej kolejności, wiem, nad czym w szczególności musimy pracować. Jedną z pierwszych zadań, które mi przypadną, będzie poprawa struktury wewnętrznej klubu. Dziękuję. Aby klub działał sprawniej i wydajniej. Oczywiście też chcemy zwiększyć frekwencję na stadionie. Poprawa funkcjonowania fundamentów klubu jest kluczowa, natomiast oczywiście nie znika nam z horyzontu to podstawowe zadanie, czyli poprawa kondycji finansowej klubu, co oczywiście ma też przełożenie i tak wzajemnie oddziaływuje z bezpośrednim funkcjonowaniem klubu, aby to po prostu działało dobrze. Wspólna wizja budowy klubu była, myślę, jednym z czynników, które zdecydował na wybór mojej osoby. Doskonale znam się z panią prezes, od 2 lat blisko współpracujemy. Łączy nas wspólny pomysł na budowę spółki i wierzę, że nasz duet będzie motorem napędowym sukcesów Wisły. Zniknęła nam plansza. Proszę o chwilkę cierpliwości, bo właśnie w tym momencie ona nam się przyda. Pokrótce opowiem o funkcjonowaniu klubu sportowego jako takiego. Chciałbym też przejść przez te 3 sektory działalności klubu piłkarskiego. Tak, to wygląda trochę skromnie, natomiast te 3 sektory, które Państwo widzicie, czyli sport, biznes i społeczność, to są te działki, w której można zawrzeć funkcjonowanie wszystkich w zasadzie klubów piłkarskich na świecie. Te trzy elementy się wzajemnie przenikają, one oddziałują na siebie nawzajem. W ostatecznym rozrachunku oczywiście to wynik sportowy jest tym pierwszym elementem, który jest oceniany. Natomiast wynik sportowy wynika z poprawnego funkcjonowania tych 2 pozostałych elementów i ma to na siebie oczywisty wpływ. Zaczniemy od społeczności. Nie jesteśmy głusi na głosy kibiców. Docierają do nas oczywiście sygnały, że przykładowo, chociażby ostatnia tak zwane zamieszanie z problemami przy sprzedaży koszulki meczowej też do nas docierają. My chcemy w pierwszej kolejności zmienić podejście klubu do klubowego marketingu. Wiemy, że on nie jest przez kibiców najlepiej oceniany. Chcielibyśmy, żeby kibic poczuł się, tak w cudzysłowie, dopieszczony przez klub, żeby ta usługa, którą my oferujemy, żeby była kompleksowa, żeby była dobra, żeby była dobrze dopasowana i żeby kibica za swoją cenę, którą on za to płaci, żeby była odpowiednia. Tu zaczynając od pamiątek klubowych poprzez tak zwany match experience, czyli tu chodzi o to, żeby przede wszystkim nowy kibic mógł się zakochać
Wiśle Kraków, gdy przyjdzie na stadion, żeby chciał wrócić, żeby chciał wrócić ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, żeby polecał to, że no, przyjście na stadion jest fajne, jest bezpieczne, tutaj nic złego się nie dzieje, krzywda na pewno mu się nie stanie. Bezpieczeństwo na stadionie to jest też jeden z elementów, który chcemy podkreślać, który ma przekonać nowych potencjalnych fanów, że na stadion Wisły po prostu warto przyjść. Naszą promocję jako klubu i też zwiększenie frekwencji na meczu chcielibyśmy, aby była, chcemy dotrzeć do trochę szerszego grona odbiorców, również turystów, młodzież, studentów, a także seniorów, promując te elementy, o których przed chwilą wspomniałem. I to oczywiście ma się przełożyć też na finanse klubu, bo zwiększenie frekwencji powinno być tym pierwszym elementem, które poprawi naszą kondycję finansową. Wisła Kraków jest wizytówką Krakowa. Szanowni Państwo, to jest klub, który zdobył 36 medali Mistrzostw Polski, w tym 13 złotych. Nasza gra w europejskich pucharach też przyczyniła się do rozgłosu o Krakowie w całej Europie. Ten element jakby społeczny tutaj w tym działaniu polega po prostu na dialogu z miastem. Chcemy w przyszłym tygodniu, to też jest istotna informacja, w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę na rozgrywanie meczów na stadionie miejskim tutaj przy Reymonta do końca sezonu. Natomiast no wszyscy wiemy, w jakiej atmosferze ta umowa wylądowała na stole do podpisu i my w dalszym ciągu uważamy, że ten czynsz najmu jest zdecydowanie zbyt wysoki i chcielibyśmy go obniżyć. Chcemy z miastem rozmawiać na temat wszelkich możliwych modeli funkcjonowania stadionu. To zdecydowanie musi się zmienić. Kolejnym tym sektorem funkcjonowania klubu jest biznes. Pozyskiwanie nowych sponsorów jest tak samo ważne jak rozwój relacji z obecnymi sponsorami. Chcemy budować wizerunek klubu wiarygodnego, klubu, który jest zarządzany w sposób prawidłowy, tak aby potencjalni sponsorzy po prostu widzieli w nas klub, w który warto inwestować pieniądze. Rozwój relacji z obecnymi sponsorami, tak jak powiedziałem, to jest równie ważne zagadnienie, które też jakby buduje naszą wiarygodność. Chcemy, aby obecni sponsorzy czuli się przede wszystkim docenieni, czuli się poważani, czuli się szanowani i z tego miejsca ogromnie dziękuję wszystkim naszym sponsorom, bo są częścią społeczności Białej Gwiazdy. Kolejne elementy to rozwój klubu biznesu 1906 we współpracy z partnerskimi klubami biznesu. To jest nasz ostatni projekt. I chcemy oczywiście zwiększyć sprzedaż skyboxów, również tych na Trybunie Wschodniej. O tym rozmawiamy z miastem, aby te skyboxy były dla nas dostępne do sprzedaży w możliwie jak najszybszym czasie. Trzecia gałąź funkcjonowania klubu to sport. Ja z tego sportu, można powiedzieć, do zarządu wskoczyłem, dlatego bardzo się cieszę, że nasza gra może się podobać. Myślę, że tak jako kibic, jako osoba, która jest emocjonalnie w to zaangażowana, oczywiście strata tych kilku punktów bolała, natomiast no, racjonalnie trzeba przyznać, że gra drużyny może się podobać. Ja jestem przekonany, że będziemy punktować i jestem spokojny o to, że drużyna pokaże maksimum swoich możliwości.
i po prostu kibice będą zadowoleni zarówno z pracy zawodników, trenera Stolarczyka, także z pracy dyrektora sportowego Arkadiusza Głowackiego. Tak wymieniając te osoby, które w naszym pionie sportowym pracują, to muszą Państwo przyznać, że również trenera Sobolewskiego, również trenera Jopa czy trenera Kmicika nie trzeba nikomu przedstawiać. Ja się ogromnie cieszę, że za sport teraz w Wiśle odpowiadają osoby po prostu, którym na klubie zależy. Polityka transferowa to jest taki gorący temat w każdym klubie piłkarskim. My ją opieramy na młodych zawodnikach, którzy w przyszłości będą mogli być sprzedani zyskiem poprzez przejście odpowiednich etapów. W zależności od tego, w jakim wieku zawodnik jest pozyskiwany, oczywiście to ryzyko jest większe bądź mniejsze, natomiast chodzi tu o to, żeby młody zawodnik, który przychodzi do Wisły, on mógł tutaj osiągnąć swoją szczytową formę, mógł tutaj pokazać się na szczeblu seniorskim, zrobić ten skok w swojej karierze, bo tak to można nazwać, i żeby klub na tej całej operacji zarobił. Oczywiście mam nadzieję za zadowoleniem też tego piłkarza, który zrobi tutaj olbrzymi postęp. Ta polityka już jest realizowana. Jak Państwo prześledzą zawodników, których ściągnęliśmy w tym okienku transferowym, myślę, że to da się zauważyć. Podpisujemy też kontrakty z tymi najzdolniejszymi adeptami naszej Akademii Piłkarskiej. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, żeby jakby nikogo nie pominąć. Natomiast to jest droga, którą myślę, że która jest słuszna, tak? Która pozwoli nam na stabilizację i tym młodym chłopakom na to, żeby zaistnieć w świecie futbolu. Tu przykładem może być Patryk Plewka. Tu się wyłamie akurat dlatego, że zadebiutował w meczu z Miedzią Legnica. Jego wejście na boisko przecież nie było takie oczywiste i cieszę się, że wszedł, zagrał dobre spotkanie i po prostu będzie w dalszym ciągu rozwijał się tak jak do tej pory. I mam nadzieję, że z wielu jego kolegów również będziemy mieć pociechę po to, żeby tutaj na tej murawie przy ulicy Rejmonta oglądać ich jak najczęściej. Odnośnie młodych piłkarzy, oczywiście rozwój Akademii Piłkarskiej i skautingu młodzieżowego bezpośrednio powiązanego z transferami to jest bardzo, bardzo istotny element rozwoju klubu. I tu jest ostatni taki, może trochę enigmatyczny punkt, czyli przybliżenie Wisły kibicom. Chcemy, żeby Wisła była bliska Krakowowi, żeby była bliska naszym kibicom i mam nadzieję, że już teraz utożsamiają się bardzo blisko z drużyną i to też jest dla nas istotne, żeby nasi kibice czuli się związani z drużyną piłkarską, która tutaj występuje na naszym stadionie. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. Zapraszam do zadawania pytań i oddaję głos pani rzecznik. Ja również zachęcam Państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo, Grzegorz Wojtowicz. W tym założeniu, które Pan przedstawił, wynikało, że jednym z podstawowych jak gdyby źródeł zwiększenia dochodów Wisły będzie wzrost frekwencji. Ten sezon pokazuje, że frekwencja spada tak mniej więcej od średniej od ponad 3000 i nie ma żadnych przesłanek, żeby ta frekwencja wzrosła, nawet żeby, nie wiem, pan, jak pan użył tu określenia, dopieszczał każdego kibica, który tu przychodzi. Po prostu te same założenia mniej więcej słyszałem 2 lata temu od pani prezes, chyba kilka razy to powtarzała. I to się nie przełożyło jakoś znacząco na wzrost frekwencji. Uważam, że lepiej chyba jest założyć dla budżetu,
że ta frekwencja nie wzrośnie, a spadnie i liczyć na to, że klub się utrzyma przez to, że wzrośnie frekwencja, no w tej sytuacji to jest budowanie jakichś tam, nie wiem, fundamentów na piaskach, które się nie spełnią. Chciałem zapytać konkretnie, co państwo zamierzają zrobić, żeby tą frekwencję poprawić. Panie redaktorze, nie zgodzę się przede wszystkim z tym, że frekwencja spada. Teraz mamy miesiące wakacyjne i no, biorąc pod uwagę średnie za poszczególne miesiące, ta średnia nie jest niższa niż za bliźniaczy miesiąc rok temu. To też zależy dużo od przeciwników, z którymi gramy, od dnia, w którym mecz rozgrywamy. Bardzo ciężko jest to porównywać. No też średnia z całego sezonu, do średniej wlicza się te mecze z topowymi rywalami, więc no tutaj trudno porównać mecz z rywalami, z którymi graliśmy do tej pory, do średniej z całego sezonu. Co się zmieni? Zmieni się podejście klubu do klubowego, do marketingu i do podejścia do kibiców, tak? Bo to jest to, co teraz doskwiera nam bardzo mocno. My słyszymy, że kibice są z tego mocno niezadowoleni. I to nie jest też tak, że my sobie zakładamy tutaj jakiś nieprawdopodobny wzrost frekwencji. Stałe działanie mające na celu poprawienie tej frekwencji i właśnie poprawienie drobnych elementów, które wpłyną na ogólną całość, one zadziałają, natomiast no, my sobie zdajemy z tego sprawę, że to się nie dzieje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To jest długi proces, który my w tej chwili chcemy zintensyfikować. Przepraszam. Ktoś z państwa ma pytania? Bartosz Karcy, proszę. Chciałem o ten, których sponsorów zapytać w takim razie, na czym ma polegać ta intensyfikacja pracy marketingu, bo rozumiem, że to też w tym kierunku ma pójść, tak? I czy prowadzone są w tym momencie rozmowy, które pozwolą zwiększyć ten pakiet sponsorów wspomagających Wisłę Kraków? To znaczy, tak, no struktura klubu też ulegnie drobnym modyfikacjom. Mamy pewne pomysły, które będziemy wcielać w życie. A czy pakiet sponsorów ulegnie zmianie? No, mam nadzieję, że tak. No, cały czas jakby rozmawiamy z firmami, które chcą, są zainteresowane tutaj, aby naszymi sponsorami zostać. Tu nie, oczywiście nie miejsce i nie czas, żeby mówić o szczegółach. Tak to w skrócie będzie wyglądać. Jeszcze jak ja mogę wejść tutaj w słowo, to my też rozwijamy właśnie dział, wchodzimy w ten świat biznesu również właśnie przez to, co wspomniał wiceprezes, przez współpracę z partnerskimi klubami biznesu. To jest projekt ogólnopolski, który łączy środowisko biznesu ze środowiskiem sportu. I to jest dobre środowisko do tego, żeby poznać właścicieli firm, dużych firm, które jak usłyszą o nas, usłyszą o naszej ofercie, to może chętnie będą chcieli z nami współpracować. To jest nowy projekt, my dopiero jakby zaczynamy. Pierwsze otwarte spotkanie odbędzie się 29 sierpnia w Nowotel, także też państwa oczywiście zapraszam na nie. Będzie można dowiedzieć się czegoś więcej. Chciałbym panią prezes zapytać, jak w tej chwili wygląda sytuacja finansowa klubu. Na ostatniej konferencji mówiła pani, że sytuacja nie jest, że jest dobra, ale nie na tyle dobra, jak oczekiwano. Potem już były, teraz jest narracja, że jest zła. Czy generalnie jest jakieś zagrożenie dla funkcjonowania klubu, przetrwania do końca roku drużyny w Ekstraklasie? Pani też mówiła, że robicie audyt, kiedy mogą być jakieś zatory płatnicze, czy w ogóle będzie zagrożenie tego, że Wisła za nierozliczenie poprzedniego sezonu może być ukarana punktami ujemnymi? Ja przede wszystkim chciałabym wyjaśnić, bo to chyba nie do końca jest jasne, że w tej chwili
Sytuacja finansowa klubu i to, że jest że sytuacja finansowa klubu jest trudna, nie wynika z tego, że nad Wisłą Kraków, mówiąc kolokwialnie, wisi jakiś dług, który w każdej chwili może zostać wyegzekwowany przez wierzyciela, co spowoduje, że no nie będzie możliwe dalsze funkcjonowanie klubu. Mówię o tym dlatego, bo jakiś czas temu takie należności były i takie niebezpieczeństwo istniało, w szczególności wtedy, kiedy ostatecznie doszło do orzeczenia w sprawie naszych byłych piłkarzy, mam na myśli naszych serbskich piłkarzy. To jeden z takich przykładów. W tej chwili musimy włożyć całą swoją siłę, musimy skierować na to, aby zapewnić klubowi bieżące funkcjonowanie. Rzeczywiście w tym celu robimy audyt. To jest taki audyt troszeczkę w cudzysłowie, dlatego że klub jest audytowany co pół roku w sposób bardzo szczegółowy. Natomiast ta sytuacja, która miała miejsce ze stadionem, gdzie byliśmy, no po prostu musieliśmy zapłacić kwotę, która nie była w budżecie klubu przewidziana w tym okresie, a to dlatego, że wierzytelność była przedmiotem sporu sądowego, a zatem no, jej wymagalność mogła być odłożona w czasie, co było konieczne, ponieważ klub, jak Państwo wiecie, nie ma, właścicielem klubu nie jest inwestor, który może go wspomóc własnym majątkiem, tak jak to było do tej pory, mam na myśli do sierpnia 2016 umownie. I dlatego też pewne płatności odkładamy, te, które są możliwe do odłożenia, żeby móc na bieżąco spokojnie funkcjonować. Jeżeli chodzi o drugą część pytania dotyczącą, jak rozumiem, należności licencyjnych, czyli tych, które, z których będziemy rozliczeni do 30 września tego roku, to tutaj nie ma zagrożenia, żebyśmy tej licencji nie otrzymali. Mam również nadzieję, że nie będzie żadnych ujemnych konsekwencji, punktów, to myślę, że na pewno nie. W ciągu kilku dni będziemy wiedzieć, ile finalnie może Wiśle Kraków brakować środków, natomiast tutaj nie zmienia się nic w polityce jakby zarządzania tą sytuacją finansową. Mam tutaj na myśli te kroki, które cały czas czynimy, a mianowicie starania o pozyskanie dodatkowego finansowania i tutaj też warto wspomnieć o projekcie, o którym na pewno uda nam się szerzej Państwu powiedzieć w najbliższym czasie. W tej chwili nie jest jeszcze podpisana taka trójstronna umowa, ale jak będzie podpisana, to na pewno Państwu przedstawimy. Chodzi o, no tak kolokwialnie, o obniżenie należności za stadion, to znaczy o znalezienie takiego modelu, który pozwoli to zrobić w taki sposób, aby było to absolutnie zgodne też oczywiście z prawem, ale też z polityką miasta, żeby pokazało, że to, co chcemy zaproponować, ma na celu wyciągnięcie ze stadionu, z tego obiektu jak najwięcej. Więc to też jest droga, którą na pewno pójdziemy, chcąc dokonać polepszenia tej sytuacji finansowej. W tej chwili mogę powiedzieć, że udało się zredukować wydatki klubu o nieomal 5 milionów złotych, jeżeli chodzi o sezon. Będziemy to robić dalej, na tyle, na ile będzie to możliwe, bez utraty jakości jakiejkolwiek dziedzinie, tutaj w jakimkolwiek obszarze. No i oczywiście nieustająco rozmawiamy zarówno z potencjalnymi sponsorami, jak również oczywiście z inwestorami, czego nie ukrywam, natomiast nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Bartosz Korek. Tak w uzupełnieniu, Pani Prezes, te 5 milionów rozumiem w zestawieniu do poprzedniego roku, tak? Do poprzedniego sezonu. Tak. Tak, to jest, patrząc na koszty utrzymania klubu, to jest w stosunku do zeszłego sezonu, tak, jeżeli się wyraziłam roku, mam na myśli sezon oczywiście. To teraz drugie pytanie odnośnie tych inwestorów, no jednak będę trochę cisnął.
Czy leży jakaś oferta taka konkretna na stole, czy to są na razie takie rozmowy, że jest ktoś, kto chce, jest zainteresowany, bo że jest, to wiemy, tylko na jakim etapie to wszystko w tym momencie jest? Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę tylko zacząć też od tego, że od roku, czyli od momentu, kiedy skończył się czas, w którym pierwokup miał, przysługiwał poprzedniemu właścicielowi, też zmieniły się troszeczkę warunki, na których Towarzystwo Sportowe Wisła może prowadzić rozmowy dotyczące inwestora potencjalnego w Wisłę Kraków S.A. Nieustannie pojawiają się osoby, które zgłaszają jakby, iż są zainteresowane zakupem czy to części, czy całości akcji. Żadna z dotychczas prowadzonych rozmów nie przyniosła nic, mam tu na myśli, nie wiem, dokument, czy też jakąś deklarację, za którą no, można by jakby wziąć odpowiedzialność i powiedzieć, że to jest jakaś bardzo poważna sprawa. Oprócz sytuacji, o której Państwu powiedzieliśmy, gdzie był podpis, była podpisana, jest podpisana umowa przedstępna. Ja znam oczywiście temat, który się pojawiał w mediach. Ten temat w żaden sposób nie różni się od tych, o których mówię. To znaczy tutaj w zasadzie nie ma na tą chwilę o czym mówić i nie jakby doświadczenie uczy, że powiedzenie jednego słowa za dużo szkodzi tym negocjacjom, dlatego też no, pozwolę sobie tylko powiedzieć, że takie rozmowy prowadzimy z kilkoma osobami. Mam na myśli tutaj osoby zarówno fizyczne, jak i prawne. I nie mam tutaj na myśli grupy krakowskich biznesmenów, tylko mówię tutaj o kilku jakby możliwościach działania, kilku sferach, w których może się rzeczywiście ten akcjonariat Wisły Kraków S.A. zmienić. Chciałem zapytać, pani prezes mówi, że bierze w ciemno pana Daniela Gołdę na wiceprezesa, bo się znacie bardzo długo. Pan Daniel Gołda bardzo się cieszy, jest zadowolony, że będzie wiceprezesem Wisły. W takim razie mam pytanie, czemu to trwało blisko miesiąc poszukiwanie nowego wiceprezesa? Z czego to wynikało? Po pierwsze, znowu sobie pozwolę troszeczkę, jeżeli pan redaktor pozwoli, wyjaśnić, że zarząd nie musi być dwuosobowy. Mówię to tylko dlatego, bo wiem, że były wokół tego wątpliwości. Jakby liczba osób w zarządzie zależy od decyzji WZA, to po pierwsze i w żaden sposób oczywiście funkcjonowanie klubu w braku wiceprezesa nie jest zagrożone. Po drugie, no absolutnie nie w ciemno, ponieważ no, pan Daniel zna klub od podszewki, a pracujemy razem od 2 lat. I tutaj no, jest zupełnie prozaiczna odpowiedź. No, poszukiwanie prezesa nie trwało tak długo, tylko z uwagi na okres wakacyjny chcieliśmy, aby wszyscy członkowie zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła mogli się zebrać, a zatem po prostu poczekaliśmy, aż wrócą ze swoich urlopów. Myślę, że pan wiceprezes może to potwierdzić. I jeszcze może dodam, bo być może są takie wątpliwości. Towarzystwo Sportowe nie wyklucza dalszego poszerzenia zarządu. To nie jest tak, że pojawił się pan wiceprezes i już nikt inny się nigdy nie pojawi. Jakby to jest sprawa otwarta i zawsze w momencie, kiedy pojawiają się nowe obszary, czy jakiś strategiczny sponsor, który będzie miał takie życzenie, czy też inwestor, no tutaj oczywiście będzie decydował od początku do końca o tym, jak mają wyglądać organy spółki. Czy mają Państwo jeszcze pytania? To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.